Cześć, jak mnie słychać? Dobrze? Nie za głośno? Jest okej? Okay? Dobra. Cześć, nazywam się Łukasz Szymański. Dzisiaj opowiem wam troszeczkę o tym, z czego korzystamy w OLX-ie oraz z jakimi problemami na co dzień się musimy zmierzyć. Ja jestem starszym programistą, w OLX-ie pracuję od 2 lat. Na wstępie powiem, że niestety mamy tylko 30 minut na tą prezentację, więc jeżeli będą jakiekolwiek pytania, będziecie chcieli podyskutować na jakieś tematy, to możecie zaczepić mnie na Twitterze, na dole macie mój nick, albo podejść do naszego stanowiska lub przez całą konferencję gdzieś tam mnie złapać na korytarzu. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Aby zacząć w ogóle rozmowę na temat tego, jakie mamy problemy, jakie stawiane przed nami są wyzwania, musimy nakreślić najpierw kontekst lokalny, globalny, jak i całą skalę. Na początek, żeby wyjaśnić, u góry mamy cytat od jednego z naszych użytkowników, który w ten sposób nas podsumował. Także generalnie OLX to była wcześniej tablica.pl, w 2014 roku był rebranding, a jeszcze wcześniej to był sherlock.pl. I tak również dla wyjaśnienia, dzisiaj przy stoisku słyszeliśmy dużo porównań do Allegro. Generalnie nie mamy nic wspólnego z Allegro, poza tym, że mamy jednego właściciela, ale to tyle. Co do samej skali, z raportu Top 20 domen w Polsce na wrzesień 2015 OLX.pl jest na 9. miejscu. Jeżeli chodzi o liczbę internautów, przed nami jest Google, Facebook, YouTube, Onet, Allegro, WP i Wikipedia. W tym samym czasie na sali obok koledzy ze znanego lekarza również mają prezentację o swoim systemie. Tutaj mamy porównanie liczby wizyt. Ta pomarańczowa linia to jest znany lekarz. To jest poziom 2,5 miliona wizyt miesięcznie. Dla OLX.pl jest to 77,5 miliona wizyt. Jeżeli chodzi o page viewsy, jest ich 1,5 miliarda w skali miesiąca. To są tylko statystyki dotyczące Polski. U nas w biurze w Poznaniu zajmujemy się 10 stronami. Jeżeli chodzi o OLX w kontekście globalnym jako produkt, jesteśmy w 40 krajach. Co do centr deweloperskich, mamy ich kilka rozsianych po całym kraju. Jeżeli chodzi o Europę, są 2 główne centra deweloperskie. Jedno jest w Poznaniu. Drugie jest w Lizbonie. W Poznaniu zajmujemy się OLX-em, w Lizbonie zajmują się wertykalami, czyli stronami zorientowanymi typowo na jedną kategorię produktów, tak jak nieruchomości lub samochody, czy ogólnie motoryzacja, czyli na przykład oto moto, oto dom. Teraz opowiem o technologiach, jakie wykorzystujemy. Niestety pokrótce, bo nie mamy za dużo na to czasu, także zapraszam później do dyskusji. Generalnie na samym froncie stoi HAProxy. Jedna instancja, to jest bardzo ciekawe przy takim ruchu. HAProxy oczywiście decyduje w zależności od requestu, gdzie puścić dalej ruch, na jaki backend. W przypadku CSS-ów i JS-ów mamy, myślę, standardową konfigurację Nginx z warstwą cache'ującą Varnish. Jeżeli chodzi o obrazki, bardzo podobnie, HAProxy, Varnish i jako storage'u używamy Reacta. Ktoś z was wie, co to jest React? Nikt? Jedna osoba? Wow. Generalnie React jest napisany w Erlangu. Polecam się zaznajomić z tą technologią, bardzo ciekawa. Co do obrazków, tutaj też muszę wytłumaczyć. Generalnie teraz jesteśmy w trakcie zmiany. W to wszystko wrzucamy Nginxa z autorskim skryptem napisanym w Lua, ponieważ wcześniej w Reactu trzymaliśmy kilka predefiniowanych rozmiarów obrazków. Jednak jeżeli chodzi o mobile, o wszelkie aplikacje mobilne, nie miało to większego sensu. Mieliśmy problemy z rozdzielczością obrazków na aplikacjach. Dlatego właśnie teraz wstawiliśmy ten skrypt, który inteligentnie dopasowuje na podstawie wielkości ekranu urządzenia oraz jakości połączenia, jaki obrazek ma zwrócić, jakiej wielkości i z jaką jakością. Jeżeli chodzi o dynamiczny content, tutaj Apache, SOAR Cloud do wyszukiwania ogłoszeń oraz wyszukiwania lokalizacji. Memcache mamy podzielone na trzy rodzaje. Trzymamy w nim informacje o ogłoszeniach,
output cache, jak i sesję, oraz Redis, Redis wykorzystywany dwojako, jako cache oraz jako też storage. Generalnie go wykorzystujemy dodatkowo do feature'ów i MySQL standardowo master slave. Jeżeli chodzi o statystyki, wykorzystujemy statsd napisane przez etsy, wysyłamy po UDP i gromadzimy je w Graphite. Co do developmentu lokalnego, wykorzystujemy Dockera i PHP Storma. Jeżeli chodzi o Dockera, tutaj generalnie zasada jest prosta. Przychodzi nowy deweloper do nas do pracy i za pomocą jednej lub dwóch komend jest w stanie od razu położyć, postawić sobie całe środowisko, jest gotowy do pracy. Jeżeli chodzi o PHP Storma, tutaj o nim wspominam, ponieważ jest w naszym kontekście kluczowy, ale o tym powiem później. Migracje. Tak jak wspominałem, w 2014 roku tablica zmieniła markę na OLX w ramach unifikacji jako jeden globalny produkt. W tym samym czasie również wszystkie inne kraje, które rebrandowały się na OLX-a, przechodziły również migrację kodu. Na kod, który generalnie był wymyślony tutaj w Poznaniu, nie tutaj, w Poznaniu. Na potrzeby tej migracji został nazwany Atlas. I taka była decyzja, aby ujednolicić brand i aby ujednolicić sam kod. Także przed migracjami, w naszym przypadku, kiedy pod sobą mieliśmy 6 stron, tam jest 7 strona Bułgaria, ale to nie było dewelopowane przez nas, wyglądało mniej więcej tak, że tutaj pokrótce powiem folder lib, tam oczywiście były wszystkie biblioteki związane z naszym frameworkiem, tu żeby wyjaśnić, framework jest autorski, to nie jest żaden open source'owy framework, jest rozwijany od początku powstania Sherlocka. Także w Libie mieliśmy wszystkie biblioteki związane z frameworkiem oraz również zewnętrzne biblioteki, o tym później. I tutaj najważniejszy folder external sites, w którym mieliśmy daną stronę, daną logikę biznesową przydzieloną do danej strony, jak również kod bazowy. Tutaj może więcej się rozjaśni, tu jest hierarchia, jak to wyglądało. Mieliśmy w folderze base był kod bazowy dzielony, współdzielony przez wszystkie strony i generalnie cała idea polegała na ekstendowaniu. Jeżeli chodzi o Slando, tutaj jakby jest kolejny kod bazowy współdzielony tylko przez strony w Ukrainie, w Kazachstanie i w Białorusi, ponieważ mają tam wiele rzeczy wspólnych, jak język, waluty i tego typu rzeczy. Sam przykład kodu, mniej więcej wyglądało to tak, że tu generalnie był customowy autoloader jeszcze wtedy, więc wyglądało to w ten sposób, że jeżeli w Polsce chcieliśmy zaimplementować jakąś inną logikę biznesową, był robiony extend z klasy bazowej, z kodu bazowego i nadpisywana funkcja. Wracając do samego Atlasa, kiedy przyszedł czas migracji i decyzja, że wszystkie kraje będą migrować, nie tylko produkt OLX, ale również wertykalne produkty, czyli Oto Moto i Oto Dom. Tutaj warto się zastanowić, dlaczego framework został nazwany Atlas. Wikipedia mówi nam, że Atlas, tutaj mamy definicję, skazany przez Zeusa za udział w tytanomachii na dźwiganie sklepienia niebieskiego na barkach gdzieś na dalekim zachodzie. I tutaj skupiłbym się na trzech słowach, skazany na dźwiganie. Generalnie dlatego, że przed wszystkimi migracjami ten framework, który mieliśmy, w mniejszym lub większym stopniu spełniał swoje zadanie. Generalnie dla nas to było ok. Byliśmy w stanie to wszystko ogarnąć, nie było większego problemu. Jednak struktura kodu po migracjach zaczęła wyglądać tak. Pojawiało się coraz więcej folderów, coraz więcej różnych kodów bazowych, coraz więcej państw. Dochodziło naprawdę do przeróżnych dziwnych rzeczy. To wszystko wyglądało jak wielki plac zabaw dla deweloperów z całego świata. Także Atlas generalnie nie był na to gotowy. Przytłoczyła go liczba nowych wyzwań. Podczas wszystkich tych migracji mieliśmy kilka takich główne problemy podczas migracji. To było tak, jedno repozytorium dla wszystkich, to jest to, co przed chwilą właśnie pokazywałem. Generalnie straszna rzecz, nie polecam, jak wszyscy mogą robić wszystko w jednym repozytorium.
Kolejna rzecz, brak testów. Kompletny brak testów, zero, nic. Nie było żadnego testu. Brak kompozera. W ogóle jakiegokolwiek, nie było nic do zarządzania zależnościami. Dochodziło nawet do tak tragicznych rzeczy, jak kopiowanie zewnętrznych bibliotek, wklejanie tego kodu i przystosowywania go do naszego frameworka. Kolejna ciekawa rzecz to dynamicznie tworzone klasy. Tak pokrótce ten schemat, o którym wam opowiadałem, czyli ekstendowanie i nadpisywanie logiki, to było realizowane na takiej zasadzie, że najpierw framework szukał najbardziej szczegółowej implementacji, a później dopiero z tego dynamicznie tworzył nową klasę, która była wywoływana. Nie muszę tu wspominać, jak wiele z tym generalnie było problemów, jeżeli chodzi o debugowanie i jakiekolwiek utrzymanie kodu. Brak jakichkolwiek standardów, także to bardzo, bardzo uprzykrzało pracę między ludźmi z całego świata. Framework powiązany był z logiką biznesową. Ciężko było nazwać w ogóle to coś frameworkiem. To był jeden wielki monolit, wszędzie była logika biznesowa. Na przykład w warstwie routingu, która powinna generalnie zajmować się tylko i wyłącznie logiką związaną z routingiem, mamy takie ify, które sprawdzają, czy dany kontekst to jest na przykład OLX.pl czy OLX.ro i tam również też to było niemiłosiernie ładowane bez przerwy, bo tak oczywiście było najszybciej. 10 lat długu technologicznego. Przy projekcie, który istniał 6 lat, 10 lat długu technologicznego to nie jest coś, czym można się pochwalić. Także naprawdę było bardzo źle. No i bugi i jeszcze raz bugi. Generalnie z całej idei Atlasa, jaka powstała gdzieś tam na biznesowym poziomie, polegała ona na tym, żeby oczywiście dzielić się najlepszym, w ogóle dzielić się kodem, żeby nie wymyślać koła na nowo i tak dalej, a w efekcie jedyne, czym się dzieliliśmy, to bugi. Tylko i wyłącznie. Także generalnie tak wyglądał deweloper, który spróbował to wszystko wytłumaczyć. Musieliśmy zadać sobie pytanie, jak naprawić sytuację bez wstrzymywania produktu? Co przy tak ogromnej skali, przy tak globalnym produkcie jest oczywiście nie do pomyślenia, żeby go wstrzymywać. Nawet nie chcieliśmy tego robić. Postanowiliśmy, że najpierw przygotujemy sobie dobrą podstawę do tego wszystkiego, a później systematycznie, małymi kroczkami będziemy to wszystko ulepszać. Także powstał Atlas 2.0. Tutaj jest taka metafora naszej wizji, jakie były zamierzenia, czyli ten cały Atlas, który był zmęczony noszeniem tego wszystkiego na swoich barkach, odłożył całą logikę biznesową, cały biznes na stołeczek, który teraz jest frameworkiem i zadaniem Atlasa, bo teraz generalnie Atlas jest całą platformą, jest patrzenie, czy wszystko jest ok. Framework jest stabilnym frameworkiem, dzięki któremu nasze produkty na całym świecie mogą działać, a web pluginy to są właśnie pluginy dla danego kraju, które korzystają z frameworka. Także naszym rozwiązaniem z tej stabilności przede wszystkim było rozwiązanie problemów ze strukturą kodu. Ponieważ nie mieliśmy żadnych problemów z technologiami, to nie był żaden problem dla danego z kraju w ogóle, który się migrował. Jedyny problem był z całą strukturą. Więc naszym rozwiązaniem było stworzenie osobnego repozytorium dla każdego z katalogów. Tutaj te przedrostki są na szaro, ponieważ to jest, tutaj one będą ciągle występować. To polega na tym, że są różne obszary, że to jest globalny produkt, więc tu mówimy tylko o Europie. Atlas to jest tutaj framework deweloperski, mamy też inne platformy, takie jak oczywiście Android, iOS. Ale wracając do rzeczy, w tym momencie kod bazowy to było nowe repozytorium, kod dla danego kraju to było również nowe repozytorium i każde z nich jest modułem kompozera. Mieliśmy też, mamy wydzielone moduły środowiskowe i to są również moduły kompozera. Każdy z tych modułów ma osobną konfigurację dla środowiska testowego i dla środowiska produkcyjnego.
Czyli na przykładzie kompozera wygląda to w ten sposób, że dla środowiska produkcyjnego, dla Polski na przykład, w zależnościach mamy plugin, który jest generalnie, realizuje logikę biznesową typowo dla Polski, która zależy od logiki bazowej, a bazowy kod zależy oczywiście od frameworka w danej wersji. To wszystko jakby jest ok dla przykładu jednej strony. Jednak napotkaliśmy pewien problem. Jak w tym momencie, mając pod sobą 10 różnych stron, dewelopować wszystko w jednym miejscu? Ponieważ jak możecie sobie wyobrazić, mając taki szeroki podział na tyle różnych repozytoriów, zarządzanie tym z linii poleceń byłoby naprawdę strasznie ciężkie i przede wszystkim czasochłonne. Więc do tego mamy osobny moduł do lokalnego developmentu, który wymaga właśnie wszystkich naszych, całego kodu z różnych produktów. A co pozwala nam to wszystko ogarnąć i bardzo fajnie i szybko z tym pracować, to jest właśnie PHP Storm. Polega to na tym, że zaciągając sobie ten moduł, w zależnościach macie wszystkie produkty i PHP Storm od razu wykrywa automatycznie, że takie moduły są w zależnościach i czy chcesz je zmapować. Jeżeli sobie zmapujecie, to wtedy oczywiście to, co macie w folderze vendor, czyli wszystkie zależności naszego lokalnego modułu, w tym momencie jest zmapowane na repozytoria i możecie to dowoli zmieniać, komitować. Jeżeli wypychacie jakiekolwiek zmiany, to PHP Storm automatycznie wykrywa, w jakim repozytorium i jakie komity chcecie wypchnąć. Efekty tych zmian, generalnie biorąc pod uwagę fakt, że mieliśmy na to bardzo mało czasu i bardzo małe zasoby, efekty dla nas są bardzo, bardzo dobre. Powstał Platform Team, zlokalizowany w Berlinie, który zajmuje się realizacją wszystkich zadań związanych właśnie z frameworkiem oraz również z całą platformą, do, na przykład do testów. O tym zaraz powiem. Tam praca jest bardzo ciekawa, ponieważ generalnie nie ma tam czegoś takiego jak project managerowie albo robienie jakichś feature'ów. Tam generalnie siedzą i jedyne co robią, to praca typowo nad platformą i kodem. Nikim nie przeszkadza z jakimiś biznesowymi rzeczami, tam w ogóle nie ma biznesu w tym wszystkim. Oni stworzyli właśnie Atenę, czyli framework do testowania. W tym momencie właśnie mamy testy automatyczne, mamy unit testy, właśnie dzięki Atenie. Powstał również Hermes. Hermes jest naszym przykładem naszego podejścia, że nie chcemy realizować jakiejś radykalnej polityki nagłej zmiany wszystkiego na przykład na serwisy, na architekturę zorientowaną serwisowo. Jeżeli chodzi o Buenos Aires, tam wszystkie OLX-y w Ameryce Południowej właśnie dewelopowane są w Buenos Aires. Oni mają całą architekturę opartą na serwisach, calusieńką i mówią, że u nich to działa, to jest ok, ale wiadomo, wszystko ma swoje plusy i minusy. My podeszliśmy do tego problemu troszeczkę inaczej, także mamy i architekturę modułową, czyli przykładowo chcecie zbudować sobie paczkę w nowym kraju, to jedyne, co musicie zrobić, to podać w zależnościach framework i podać w zależnościach kolejne moduły, z jakich chcecie korzystać. A Hermes jest usługą moderacji. Czyli generalnie wysyłacie do Hermesa tylko potrzebne mu informacje, a on podejmuje decyzję, czy ogłoszenie jest ok, czy nie jest ok i dlaczego nie jest ok. Tutaj również wykorzystujemy machine learning. Docelowy pomysł jest taki, że 100% cała moderacja będzie oparta tylko i wyłącznie na uczeniu maszynowym i tylko właśnie kod będzie podejmował decyzję. W tej chwili jeszcze mamy moderatorów, którzy to robią. Co do długu technologicznego, taki podział i większa kontrola nad wszystkimi repozytoriami, zarządzanie nimi jako moduły kompozera spowodowało redukcję długu technologicznego do 1 roku bez naprawdę
większego skupiania się na tym wszystkim. Nikt nie siedział jeszcze nad tym specjalnie w sonarze i sprawdzał, jakie są bugi, jaki jest issue i go poprawiał. Również co do całej struktury, mamy coś takiego, repozytoria są podzielone na repozytoria shared i regional. Co do repozytoriów shared, tam jest właśnie framework, tam jest wydzielone również restowe API i tam repozytoria, które wszystkie tam trafiają, są traktowane jak takie dobre przykłady repozytoriów, które są open source. Czyli generalnie wszystko, co tam trafia, przede wszystkim musi mieć dokumentację, musi być otestowane w pełni, żeby kraje, które chcą z tego skorzystać, doskonale wiedziały, z czym to się je, jak to zaimplementować i żeby przede wszystkim miały zaufanie, że ludzie, którzy to robią, wiedzą, co robią i że to jest dobre i po prostu działa. Także jeżeli jest jakaś potrzeba wydzielenia kodu z repozytoriów regional, w których znajdują się właśnie wszystkie moduły związane z danymi krajami, na przykład z Polską, kod bazowy i tak dalej, to wtedy to wydzielamy do shared i prowadzony jest developing właśnie na naprawdę najwyższym poziomie. Również to nie jest tak, że jest jakaś jedna ekipa ludzi przydzielona typowo do danej rzeczy, do frameworka lub do restowego API. Jeżeli ktoś chce, po prostu robi pull requesta, zgłasza chęć, robi. Co do frameworka, są core committerzy we frameworku i to jest generalnie, to są ludzie od nas z biura z Poznania i team deweloperski z Berlina. Tutaj na koniec chciałem jeszcze zaprosić na konkurs, na nasze stanowisko oraz na stronę olx.pl/php.com. Tam jest, można wygrać telefon, kamerę GoPro, Kindle, kilka jeszcze innych rzeczy. Trzeba odpowiedzieć na 5 pytań otwartych. Staraliśmy się zrobić tak, żebyście nie mogli znaleźć odpowiedzi w internecie. Raczej chcemy sprawdzić wasz tok myślenia, jeżeli chodzi o pewne problemy. Oraz tak jak powiedziałem, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to zapraszam na Twittera lub naszego stanowiska przez cały czas trwania konferencji i wtedy na wszystkie chętnie odpowiem. Okay. Dziękuję bardzo.